Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Na Szlakach Polskiego Sportu. Dzisiejszym gościem jest Mieszko Ogończyk-Mąkowski. Dzień dobry panu, adrenalina, dzień dobry Państwu. Zrobiłeś tu spore, fajne, pozytywne, sportowe zamieszanie z tego powodu, że na Mazowszu, a kto wie, bo może i w Polsce, biegi z przeszkodami w Radotkach są biegami, które już przeszły do bardzo pozytywnej historii i miały tutaj bardzo wielkich bohaterów tej dyscypliny sportu, wielkie gwiazdy, nawet tak bym powiedział. Ale nim o tym, to na początek bieg żołnierzy wyklętych. To miało miejsce w minionym weekend. Tak. 1 marca, jak zwykle, jak co roku, była to 8 edycja, 2 w Radotkach. Trafiliśmy w okno pogodowe, więc opatrzność sprzyja. Mieliśmy komplet uczestników, 400 zawodników. Bieg już przeszedł do historii, bardzo pozytywne relacje. Był dystans 1963 metry, upamiętniający datę śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych. Był to dystans dla całych rodzin z flagami. Podczas przemarszu grała orkiestra strażacka Słubic, bardzo malownicza zresztą, w mundurach, w strojach. Następnie był bieg na 5 km, na 10 km, była też kategoria służb mundurowych, był bieg Nordic Walking. Także fajne przedsięwzięcie, odpukać pogoda zawsze nam do tej pory dopisywała, teraz też. Przedsięwzięcie zaplanowane na 400 uczestników i tyle było, łącznie z kibicami około 600 osób, więc duża impreza jak na Płock, a też w bardzo malowniczym miejscu na terenie gminy Brudzeń Duży. I dziękujemy tutaj przede wszystkim też sponsorom, panu marszałkowi, panu staroście, którzy wspierają takie inicjatywy i cieszę się, że jako jeden z wielu, gdyż idea tego biegu jest taka, że aby uczcić historyczne chwile, to i pamięć żołnierzy wyklętych równocześnie w wielu miejscach w Polsce, w tym roku w 393 miejscach równocześnie 1 marca odbywa się taki bieg. Ja jako organizator po raz drugi miałem przyjemność go organizować i zakładam, że w przyszłym i kolejnych latach też będę to robił. Tym bardziej, że pamiątkowy medal z tej edycji jest jednym z trzech puzli, które połączone tworzą całość, więc to jest pierwszy z trzech elementów. I tutaj też dziękuję Fundacji Wolność i Demokracja, która jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia, za to, że mogłem je zrealizować. Cieszę się, że już jest to. To miejsce, o którym mówimy w Radotkach, jest miejscem, które już zna cała Polska i bardzo przychylnie o tym miejscu mówią. Tak. Dość przestronne, dość duże, dość ładne, bo tam przecież skrywa prawa przepływa. Między innymi i trzeba przyznać, że tu ładnie rozsławiasz to miejsce, jest bardzo to blisko Płock. Bardzo malowniczy region, nazywany Szwajcarią Mazowiecką. Natomiast nie ukrywam, biegi przeszkodowe idealnie wpisują się w topografię tego terenu, gdyż jest to cała dolina, gdzie teren polodowcowy, są pagórki, są wąwozy, są starorzecza, są lasy. W zeszłym roku odbyły się na terenie Radotek Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych. To też był duży właśnie sukces, o tych żeby gwiazdach wspomniałem imprezę tej rangi ściągnąć. Profesjonalnych biegaczy. Natomiast na dziś na rynku biegów przeszkodowych powstaje ciągle dużo różnych nowości i popyt i w ogóle ta dyscyplina dosyć szybko ewoluuje. I na bazie popularności programu Ninja Warrior, który ostatnio był emitowany. Bardzo proszę, mówimy już o nadchodzącym. Zrobił się popyt właśnie na takie krótkie tory przeszkód i przewidując popyt, który się rozwija też w oparciu o dane statystyczne, jesteśmy jako Adrenalin Rush autorem przedsięwzięcia Pucharu Polski Ninja Games. Jest to o tyle fajne przedsięwzięcie, że ono już nie jest lokalne. To jest mobilny tor przeszkód o długości 160 metrów, regulowany w trzech stopniach trudności: łatwy, średni i ciężki. Dla czterech zawodników równocześnie z własnym pomiarem, z systemem pomiaru czasu, w pełni mobilny. I przedpremiera tego toru będzie miała miejsce 8 marca na naszym malowniczym starym rynku w Płocku. Tu dziękuję panu prezydentowi za wsparcie takiej inicjatywy. Na dziś dodam, że na listach zapisanych zawodników są wszyscy finaliści programu Ninja Warrior, więc to też jest dobra forma promocji naszego miasta. Znów gwiazdy, znów ci najlepsi. A taka impreza będzie już 8 marca na Starym Rynku. Będzie na pewno bardzo widowiskowa, wszystkich serdecznie zapraszam.
Oprócz tego będzie równocześnie tor przeszkód dla dzieci, bezpłatny, więc zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci. Każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal i ciepły posiłek. Zapraszamy rodziny, bo tam będzie można i zapraszamy też spędzić czas. Panie na bieg w szpilkach. On będzie o godzinie 12 na dystansie 120 metrów, gdzie też będzie malowniczy za niewielkie wpisowe. Nie trzeba panów zachęcać i tak bardzo zapraszać, bo już niektórzy się sprzedamy tutaj, powiedzmy sobie, coś, co wiemy, jeżeli mogę. Dwóch panów się już pisało. Tak, już się zapisało. Część poszukuje butów szpilek numer 48 i z tym jest problem, gdyż są ciężko dostępne. Natomiast ta przedpremiera jest o tyle istotna, że potem jest już zaprojektowany cały cykl biegów Ninja Games, gdzie w różnych miejscach w Polsce ten tor będzie demonstrowany i zawodnicy będą zdobywać punkty. Finał będzie 20 września w Śremie, więc na każdym evencie można zdobyć punkty. Cztery eventy liczą się do punktacji generalnej. I to jest nowość, to jest kierunek, w którym bardzo mocno będzie się ta dyscyplina rozwijać. A nie ukrywając, że nasze kolejne edycje Adrenalin Rush, z grubsza robimy je 3 w roku i tak są też zaplanowane na ten rok, zapisy już trwają. Pierwsza edycja odbędzie się 18 kwietnia, kolejne dwudniowe 30-31 maja i 5-6 września. Natomiast przygotowanie takiego biegu to jest dosyć duże wyzwanie, bo każdorazowo trasa ma inny przebieg. Jest to klasycznie dystans krótki 5 km i dystans długi 10 km. I za każdym razem jest troszeczkę inaczej skonfigurowana trasa, są inne przeszkody. Natomiast już jesteśmy znani, moją aspiracją było właśnie ściągnąć Mistrzostwa Polski, gdzie to wymagało oprócz przygotowania. Ale to było w ubiegłym roku. To było w ubiegłym roku, to się udało, to się odbyło, dzięki temu też te miejsce i klimat tego miejsca został już doceniony przez zawodników, nie tylko lokalnych, ale z całego kraju, również byli goście zagraniczni. Natomiast mówię, zrobiliśmy taki krok, żeby nie tylko wszystko odbywało się tutaj na miejscu, ale też żeby rozpropagować markę na terenie kraju, stąd pomysł Ninja Games i uwzględniając popyt, który bardzo rośnie, popularność, inni organizatorzy biegów też podobne tory w tej chwili już po naszym ogłoszeniu, że jesteśmy autorem i dysponentem takiego toru, podaliśmy zasady, reguły, widzę, że inni też już w tym kierunku podążają, więc ta dyscyplina będzie się bardzo dynamicznie rozwijać, a ja się cieszę, że premiera takiego przedsięwzięcia będzie miała miejsce u nas w Płocku. Adrenalin Rush to jest biegi, to są biegi, które w Radotkach ściągają nie tylko profesjonalistów. Bardzo bym prosił, żebyś teraz z naciskiem na amatorów, tych, którzy po raz pierwszy, bo to widziałem, pierwszy raz ktoś przybył do ciebie na bieg, zastanawiał się, czy wystartować, jednak wpisuje się na listę, ale nie był pewny, czy ukończy bieg. Ukończył bieg, jeden drugiemu tam pomaga, tam również i jeżeli przyjadą całe rodziny, dzieci też mają swoje zajęcie, więc powiedzmy o tych trzech edycjach, które będą czekały, że to jest dla wszystkich rodzin. Dokładnie tak, i tak to jest zaprojektowane. To nie jest bieg dla amatorów, dla profesjonalistów. To jest bieg dla wszystkich. No właśnie. Profesjonaliści znajdą swoją formułę, gdyż ona jest troszeczkę inna. Ale natomiast mają przede wszystkim swoją kategorię. To jest kategoria elite, gdzie inne właśnie są zasady, inna formuła pokonywania przeszkód. Natomiast ten bieg przede wszystkim jest dla przeciętnego Kowalskiego, Janusza, Grażyny, którzy na co dzień oderwą się od biurek i pójdą się fajnie zabawić, tak, bo ten bieg przede wszystkim doświadcza takich niezapomnianych, pozytywnych przeżyć w tłumie raźniej, w cudzysłowie. I bardzo często jest wielu wolontariuszy, jest duża dbałość o bezpieczeństwo takiego przedsięwzięcia i ludzie rzadko podchodzą do tego jako do sportowej rywalizacji, bardziej przychodzą i traktują to jako fajny element zabawy. Natomiast jak się wciągną, gdzie dużo takich pozytywnych zmian następuje, bo oni zdają sobie sprawę, że są w stanie pod wpływem presji, czasami stresu, ale też twórczej współpracy z innymi ludźmi pokonać swoje słabości. I nierzadko amatorzy, którzy pojawiają się pierwszy raz, będąc przestraszeni początkowo, po ukończeniu takiego biegu, gdzie wszyscy kończą taki bieg, więc tutaj nie ma przypadków, bardzo nieliczne, że bardziej losowe, że coś się komuś zdarzy, to są bardzo szczęśliwi i namawiają kolejnych znajomych. I dla nich są to niezapomniane przeżycia, którymi jeszcze żyją długo po tym biegu. Natomiast jak tak realnie pomyślą potem, to
też odkrywają sobie chęć zmiany. I to właśnie jest taka wartość dodana, niekoniecznie na płaszczyźnie sportowej takich eventów, gdzie one są tak zorganizowane, żeby po pierwsze było fajnie, po drugie bezpiecznie, a po drugie, po trzecie, żeby w jakiś sposób coś pozostało. Nie tylko poza pamiątkami i medalem, ale coś w głębi przeżyć wewnętrznie. Są znajomi, przyjaciele, koledzy, potem się już jakoś zawiązują te znajomości i umawiają się na następny bieg. Jeżeli mówimy o tym biegu, bardzo proszę o dwa tematy, żebyś troszeczkę rozwinął, bo mówimy adrenalina, bieg z przeszkodami, mówimy, że dla wszystkich, okej, wszystko się zgadza, ale proszę Państwa, kto by się nie mógł zdecydować, to oczywiście nie, absolutnie tutaj nikogo nie namawiamy, ale proszę powiedzieć, bo to jest też ciekawe, byłem na przykład zaskoczony, gdy zobaczyłem ogromną ilość zawodników. Najwięcej ilu startowało Cię w ubiegłym roku? Pory... I to po pierwsze, a po drugie chciałbym, żebyś rozwinął temat, iż to jest naprawdę bezpieczne, bo tam są służby zabezpieczające dość wysoko kwalifikowane. Oczywiście. Jako ciekawostkę dodam, że też służby, które zabezpieczają nasz bieg, zabezpieczały pod kątem i bezpieczeństwa, i sędziowania Mistrzostwa Europy biegów przeszkodowych, które odbyły się w Gdyni w tym roku. No Polska po raz pierwszy była organizatorem, więc to są ludzie naprawdę doświadczeni. To jest to bezpieczeństwo, o którym mówisz. Cały teren jest podzielony na sektory. Te sektory mają ze sobą łączność. Wszystko jest przećwiczone. Płocki WOBR zabezpiecza przeszkody wodne profesjonalnie. Natomiast do obsługi technicznej takiego biegu potrzebujemy 200 wyszkolonych wolontariuszy. Szkolimy ich, bo współpracujemy z szkołami wojskowymi, więc to są ludzie zdyscyplinowani, którzy znają swoje zadania i tu na tym tle współpracujemy. Pomiar czasu elektroniczny. Pomiar czasu. Ile zawodników startowało najwięcej? Najwięcej do tej pory to było 700 zawodników, nie licząc Mistrzostw Polski, gdzie tutaj z racji rangi Mistrzostw Polski to ich było zdecydowanie więcej. Z tym, że tak, te liczby może robią wrażenie, ale to nie jest taki dziki tłum jednorazowo, bo formuła takiego biegu jest w ten sposób, że to się odbywa falami, czyli jest przepustowość toru, bezpieczeństwo trasy i puszczamy zawodników po 50 osób co 10 minut, co 15, więc tak na dystansie 5 czy 10 kilometrów ten peleton się rozwłóczy, także nigdzie nie ma zastojów, przeszkód i to jest cała dolinka, łącznie 42 hektary, więc nawet grupa 1000 czy więcej osób, jak się rozejdzie po terenie, to ich się wydaje mało. Dopiero podczas dekoracji przed sceną widać, że tych ludzi... można przy ognisku się ogrzać. Musimy powoli już kończyć dzisiejsze szlaki polskiego sportu. Dziękuję bardzo, bo to jest ciekawy temat, jeżeli chodzi o zbliżający się sezon 2020. 8 marzec, proszę powiedzieć, przypomnieć w dwóch zdaniach, kiedy zaczynamy. 8 marzec, początek imprezy od godziny 10 do 16. Stary Rynek Płock. Trzy aspekty. Ninja Games widowiskowe, będą profesjonaliści, amatorzy też mogą spróbować. Potem cały czas bieg dla dzieci, fajna atrakcja, warto przyjść z dziećmi. Z okazji Dnia Kobiet panie będą biec w szpilkach, więc też o 12 jest bieg w szpilkach, więc to będą naprawdę widowiskowe rzeczy, serdecznie zapraszam. To już 8 marca w najbliższą niedzielę od 10 do 16, bieg w szpilkach o 12. Dziękuję za przybycie do studia. Szkoda, dziękuję Państwu, ja dziękuję zapraszam panu na kolejny program Na Szlakach płockiego sportu. Do zobaczenia na adrenalinie. Zapraszam serdecznie.